Co mają ze sobą wspólnego? Mokry krodion Księżyca, całkowite zaćmienie Słońca na Antarktydzie oraz technika dagerotypii? To właśnie wyjaśniam w tym filmie. Od dziś przez 30 dni, czyli od 1 września do końca września, będziecie mieli okazję zakupić mokry krodion Księżyca, a dokładniej ferrotyp Księżyca, czyli wizerunek naszego naturalnego satelity na blaszanej płycie wykonanej w technice sprzed 170 lat. Bo to właśnie mokry krodion wymyślono 170 lat temu, a dokładniej wymyślił go Frederick Scott Archer. O mokrym krodionie możecie posłuchać więcej w moim innym filmiku, który linkuję poniżej. Jest to technika bardzo wymagająca, podobnie zresztą jak astrofotografia, natomiast połączenie obu tych technik to naprawdę niezła jazda. Po drugie, kupując te fotografie, będziecie mogli wesprzeć mój projekt pościgu za dagerotypem korony słonecznej. Tak, już od 2015 roku staram się wykonać w pierwszej technice fotograficznej ujęcie korony słonecznej podczas całkowitego zaćmienia Słońca. Do tej pory udało mi się wykonać fotografię częściowego zaćmienia Słońca, oto właśnie one. Natomiast w 2017 roku udało mi się wykonać mokry krodion korony słonecznej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast cały czas moim niedoścignionym planem jest wykonanie właśnie dagerotypu korony słonecznej. Do tej pory udało się wykonać tylko jedną taką fotografię. Niestety nie zachowała się ona do dzisiaj. Została wykonana w 1851 roku przez Juliusza Berkowskiego. Jedna jedyna dagerotypowa kopia, również wykonana przez Juliusza Berkowskiego, znajduje się obecnie w Uniwersytecie w Wiennie w Niemczech. Traf chciał, że następne takie zaćmienie, całkowite zaćmienie Słońca, jego pas przebiega przez kontynent antarktyczny. Właśnie wyprawę na ten kontynent planuję w grudniu tego roku. W związku z tym, że będę musiał przewieźć cały sprzęt fotograficzny, astrofotograficzny, sprzęt do wykonywania dagerotypii, będę musiał przewieźć 16 tysięcy km na południe. Jest to sprawa bardzo, bardzo kosztowna. Dlatego też postanowiłem zwrócić się do Was o wsparcie. Wykonam dla Was 1000 mokrych krodionów, dokładniej ferrotypów Księżyca, które będziecie mogli zakupić przez moją stronę internetową i wesprzeć mój projekt pogoni za dagerotypem korony słonecznej. Dzięki Waszemu wsparciu będę mógł wykonać te fotografie i spełnić moje marzenie. Tymczasem, zanim to się stanie, będę mógł Wam przesłać właśnie fotografię Księżyca w technice mokrego krodionu. Będę dzielił się z Wami dokładnymi informacjami, w jaki sposób wykonałem mokre krodiony Księżyca, w jaki sposób przygotowuję się do wyprawy antarktycznej i czy w ogóle uda się zebrać fundusze, aby tam pojechać. Także zachęcam Was do wspierania mojego projektu, zachęcam Was do zakupu ferrotypów Księżyca. Jest to naprawdę wyjątkowa sprawa. W XIX wieku wykonano jedynie kilkanaście ujęć naszego naturalnego satelity w tej technice. Zachęcam Was jeszcze raz, wszystkie linki do mediów społecznościowych, gdzie możecie mnie śledzić, załączam poniżej w opisie filmu. No i do zobaczenia wkrótce.